Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami My Brother Rabbit, czyli gra od studia, naszego polskiego studia Artifex Mundi. Zapewne macie z tym studiem takie skojarzenie, które ja mam, które pierwsze zawsze rzuca się w oczy, uszy i ogólnie w mózg, że to jest studio, które tworzy Hidden Objecty, przede wszystkim. Naprawdę piękne graficznie Hidden Objecty, a tym razem mały plot twist, ponieważ oni stworzyli teraz przygodówkę, pełnoprawną przygodówkę. Są tam elementy point and click, ale przede wszystkim jest to przygodówka Hidden Object, ale właśnie jest to przygodówka point and click. Bardzo ładna, niesamowita, jeśli chodzi o jakby warstwę audiowizualną, zresztą to zaraz sami zobaczycie. Kluczyk mam od samego Artifex Mundi, za co serdecznie oczywiście dziękuję. Mam też dla was 3 klucze do rozdania, więc to nie jest tyle, że ja mam, ale wy też będziecie mogli je zdobyć. 3 klucze zostały schowane, 1 na filmie w 3 częściach, 2 w opisie sprytnie schowany, a 3 rozdam na najbliższym live'ie, więc wpadajcie na streama, którego jeszcze nie wiem kiedy będzie, ale być może niedziela, poniedziałek, zobaczymy jak to wyjdzie. Tymczasem, moi drodzy, My Brother Rabbit opowiada bardzo fajną baśniową historię, która rozgrywa się jednocześnie właśnie w strefie baśniowej, ale również w strefie realnej. I cóż, rozpoczynamy rozgrywkę, nową grę od samego początku, kiedy będziecie oglądać intro, tak by chwilę sobie pogramić, jest polska wersja, więc super. Kiedy będzie odtwarzać się intro, będę wam też trochę jeszcze o tej grze opowiadał, ponieważ gra kosztuje na Steamie 54 zł. Do tego jeszcze, co jest piękne i cudowne, to zawsze duży szacunek za takie rozwiązania, gra jest dostępna niemalże wszędzie, na wszystkie możliwe platformy PC-owe, Windows, Mac, Linux i oczywiście SteamOS, a do tego jeszcze na wszystkie konsole. Czyli mamy tu Xboxa, mamy tu PlayStation, mamy tutaj nawet Switcha. Chyba nie ma wersji mobilnej. Nic się nie orientuje, żeby była wersja mobilna. Jak widzicie, też historia opowiada o chorobie pewnej dziewczynki. I my będziemy teraz starali się właśnie w świecie fantastyki za pomocą, znaczy tutaj trochę gra u osoby, wydaje mi się, brata, który próbuje tej własnej, w swojej młodszej siostrze jakoś zapewnić ten, znaczy przenieść ją trochę w inny świat podczas choroby. I tutaj też będziemy zmagać się z chorobą, która tutaj właśnie się pojawi, fioletowe jakieś dziadostwo, które atakuje kolegę jakiegoś, nie wiem, czy to jest kumpel roślinka jakiś, trzeba by może jakoś go nazwać. Można go nazwać jakoś, nie wiem, bulwiak. Bulwiak brzmi może nie za bardzo pozytywnie. Niemniej, bardzo fajnie, że gra jest dostępna wszędzie, więc możecie sobie ją zdobyć w każdej możliwej formie, jakiej tylko wam jest wygodna i odpowiada. Więc zobaczcie, już od razu od początku widać, że ta gra wizualnie zachwyca. To jest naprawdę świetnie i pięknie narysowane, ale to jest jakość Artifex Mundi. Nie zawsze wszystkie gry, które wydają, mają naprawdę piękne graficznie. Więc myślę, że możemy zacząć. Wpadła do nas jakaś fioletowa, paskudna kulka. I co od nas chce Mister Królik? Mister Królik chce od nas, żebyśmy pociągnęli wajchę. No to sru, pociągamy wajchę. Ja pograłem sobie dosłownie 5 minut. Ciekawostka, grałem w tę grę 1,5 roku temu, mniej więcej, na Pixel Heaven. Osobiście grałem. Razem z Amelią graliśmy. Na ich stoisku. Co? Tak, szynką, o Jezu. No dobra, szynka, Amelia, no to samo w sumie. Bo to sama osoba, tylko ma... W zależności od kanału w różny sposób się do niej zwracam i rzeczywiście czasami mi się pomiesza. I teraz trzeba oprócz bardzo możemy przenosić obiekty, położyć ją sobie tutaj. I dziwny mechanizm, paczający gałkami dotykający jakimś dziwnym paluchem, każe nam wlać tutaj czerwony płyn. Możemy spróbować. Ja będę robił mniej więcej, będę odzwierciedlał swój tok myślenia sprzed 5 minut, poprzednich 5 minut. Na początku wrzuciłem tutaj ten oto dziwny sok, czy cokolwiek to jest, i to nie zadziałało. Niestety, ale dalej musimy wyszukać czerwonego soku. Więc możemy zacząć szukać różnych interaktywnych obiektów. Otworzyć jakąś księgę na przykład. Bardzo fajny jest ten śpiew kobitki tam w tle. To jakoś bardzo dziwna lampa, która działa chyba przez Wi-Fi. Jest jakiś misiek, jest jakiś balonik, szuflada. Tu mamy jakieś ciuszki. Tu możemy nalać wody z jakiejś trąby. Baśniowy, bardzo baśniowy klimat jest w tej grze. O! Mamy tutaj, proszę bardzo, znowu 3 soki. Nie, to wygląda trochę jak smoczek, ale jest czerwony. Więc czerwony powinien pasować. I tu się w sumie nauczymy czegoś ważnego. Czerwony płyn niszczy te fioletowe zepsucie. To mi się kojarzy. Zazwyczaj, co ciekawe, zawsze zepsucie jest w jakimś takim kolorze fioletowym albo czerwonym. W Terrarii też kolor fioletowy był kojarzony właśnie z zepsuciem, tak?
Proszę bardzo. Różne kolory mogą działać. Tęczy, przede wszystkim są kolory tęczy wszystkie. W dobrej kolejności ułożone, ale najbardziej skuteczny jest czerwony. Czerwony możemy atakować. Proszę bardzo, tutaj wylądowały te różne obrazki. O! I tu jest chyba też tak w takiej formie trochę rysunkowej, też przy okazji pokazane, co musimy zrobić. Musimy zaprowadzić kolegę Bulwiaka tutaj do niedźwiedzia, który jest doktorem prawdopodobnie. Ale tutaj też jest muchomor, a muchomor mi się nie kojarzy dobrze. Choć to wygląda trochę jakby ten koleś robił eksperymenty na muchomorach. Może coś wie o trutkach na przykład. Więc no, nasz kolega królik ma cel w życiu. Uratować swojego przyjaciela, bądź przyjaciółkę. Ciężko powiedzieć, czy to jest on, czy ona. Bardziej by mi pasowało, że to na przykład jest ona, bo skoro to jest Brother Rabbit, trochę brzmi jakby był mnichem, to może też oznaczać, że ratuje swoją siostrę, tak? Bo to jakieś odniesienie do rzeczywistości musi być. Przymioty, których potrzebujesz, niebieska ikona oznacza, że fragment przymiotu znajduje się na lokacji. Na lokacji? Czy nie powinno być w lokacji? Tylu części potrzebujesz, tak? Te kropeczki tutaj. Widzimy, że potrzebujemy 4 szczebli, żeby wyjść z naszej norki. Gdzie należy użyć przedmiotu? Tak, możemy zawsze zobaczyć też, gdzie ten przedmiot musi zostać użyty. Tak, więc grałem w tę grę chwilkę na Pixel Heaven. Pamiętam właśnie akurat ten etap, czyli chyba sam początek gry rzeczywiście mieliśmy razem z Szynką do czynienia. Ale krótki fragment dosłownie. Ile tam? 15 minut żeśmy siedzieli przy tej grze. Jakiś klucz widzę. Można coś otworzyć. Tak. O! Jakaś minigierka. O! I potrzebujemy teraz jakichś sznurówek. Szara ikona oznacza, że żaden z fragmentów nie znajduje się na lokacji. To ciekawe, że sformułowanie to jest na lokacji, tak jak na internecie. Mówi się w internecie, a też sporo co mówi na przykład w internecie, co mnie to zastanawia. Na internecie. Co mnie mocno zastanawia. Niektóre przedmioty w ogóle się ruszają, na przykład ten tutaj koniu. I ten koniu jest też częścią, który może służyć za szczebel, tak? A zobaczcie, to też jest element w szafie, który może być szczeblem. Więc wiemy, że już 2 szczeble żeśmy znaleźli. I jak jest szare, znaczy, że tu już nie znajdziemy nic więcej, więc trzeba będzie szukać gdzie indziej. Mamy też... O! A po co nam brzytwa? Jeszcze nie po co nam brzytwa, możemy się ogolić. Że jak ogolimy królika, to coś się stanie. O! A! Tu znalazłem pierwszą sznurówkę. Okej, to tej sznurówki nie zauważyłem wcześniej. A może tu jest sznurówka taka różowa, nie? Tu mamy, o, ten rysunek, tak, wiemy, że czerwone. To jest jakaś lodówka. W środku są lody. Tu coś wisi. No i to jest ten moment, do którego doszedłem grający parę minut, tak? Więc już jesteśmy jakby na bieżąco. Ja grałem to półtora roku temu, tak? Mniej więcej, to ja w sumie już praktycznie nic nie pamiętam z tej gry. Więc wszystko dla mnie będzie nowym doświadczeniem. No i oczywiście rozpoczynamy nową serię, więc wszystko zależy się od tego, jak wam się ogólnie gra spodoba, czy chcielibyście zobaczyć więcej, no to oczywiście myślę, że będziemy ogrywać mocniej. Może nawet i przejdziemy całość, jak wam się na tyle spodoba, więc zobaczymy, co z tego będzie. O! Jest też fioletowa sznurówka. Dobra. Czy my mamy tu jakieś inne lokacje? Pamiętam, że jakoś... Pamiętam, że było więcej lokacji tutaj pod ziemią, ale... Może albo źle pamiętam, albo... Albo to później się gdzieś więcej lokacji pojawi, takich podwodnych, podziemnych w sumie bardziej. Jakich podwodnych? Tu wody nie ma. Czyli tak, ale nie mamy wszystkich elementów, więc nie możemy zacząć rozwiązywać zagadki, tak? Dopiero jak wszystkie zbierzemy, będziemy musieli pewnie jakoś, jak widzę tutaj, pomarańczowe połączyć ze sobą i prawdopodobnie tak znaleźć ścieżkę, żeby wszystkie te kolory połączyć. Więc taka minigierka. Widzicie, minigierki są, więc spoko. Dobra. Tu mogę z powrotem nalać wody, tu mam różne płyny. Gdzieś tu jeszcze muszę znaleźć... O, tu jakaś turówka wystaje? Nie. Okej, no to cóż, w butach może... To w ogóle... A tu już wzięliśmy sznurówkę z trampka, to nie. Tu cały czas nam powie, a chcę się wydostać. No to jak chcesz się wydostać, to musisz chwilę poczekać. Ja muszę zlokalizować sznurówki. Więc widzicie, to jest takie, możecie też obserwować razem ze mną. Prawdopodobnie też krzyczeć do monitora. Stasiak, ja już to widzę, ty nie widzisz, kliknij to, tamto. Na razie ciężko mi znaleźć kolejne elementy, ale one są naprawdę gdzieś tutaj dobrze ukryte. To, co na pewno wyróżnia według mnie ten tytuł od innych point and clicków, jest to, że elementy interaktywne nie mają zmiany... Czy wydaje mi się, że może jednak coś się... Nie, on cały czas się mieni, ten kursor. Nie mają zmiany kursora, więc nie widzimy dokładnie, że element jest interaktywny. Musimy po prostu wszystko po drodze poklikać. Potrzebujemy w sumie... Aha, tu mamy jeszcze dwa kolory nitek potrzebne. W sumie powiedziałbym, że nawet to jest jakąś nitką. Czyli może trzeba użyć tego, żeby zniszczyć balonik? O! Tak, nawet myślałem, że... Nie, myślałem, że ten balonik to w ogóle strzeli. Ale nie.
to trzeba po prostu użyć tej brzytwy, żeby odciąć kawałek sznurka. Może jestem w stanie jakoś spowodować, że ten balonik wylecie tą dziurką tu. Ale to na razie nie wiem, jak tego dokonać. Dobra, czy gdzieś jeszcze tutaj musi być... A wiecie co, a może trzeba użyć brzytwy i odciąć jednak to? Tak! Ha! Czyli było to cały czas przede mną, tylko musiałem odpowiednio zareagować. A w ogóle on coś ode mnie chciał. Czekajcie, bo coś ode mnie Mister Król chciał. Królu złoty. No dobra, no to oczywiste, że trzeba to zrobić. Nie no, spokojnie, tak? Może w środku znajdziemy coś ważnego, żeby znowu zdobyć jakiś szczebel. A zatem co? Możemy teraz użyć je tutaj. O! A! W taki sposób. Mamy też wskazówki. Nie no, bez przesady będziemy bawić się we wskazówki, tak? I teraz trzeba by wymyślić, co my tu możemy zrobić. Na razie zakładam, że może trzeba zielone połączyć tak. Fioletowy chwilowo możemy połączyć tak. Czerwony... Myślę, że połączyłbym w sposób jakoś taki, a niebieski w sposób taki. O! Prościutka zagadka, ale przyjemna. Dobra, i znowu w ogóle jakieś magiczne rzeczy dzieją się tutaj. A, no i mówiłem, że będzie więcej lokacji. No jasne, tu przechodzimy do kolejnej. O, i teraz pytanie, w które nozdrze? Podoba mi się oskryptowanie. Ja mam zboczenie, tak? I obserwuję różne elementy, proszę bardzo, bardzo mi się podoba oskryptowanie kabelka. Okej, tak, pamiętam to miejsce. A co się stanie, jak w drugą wsadzimy? Ło, zupełnie inne miejsce, taka magia. Wszystko tu jest magiczne. O! Okej. Okay. I have no idea what I'm doing. A, przygotuję sobie... Okej. Okay. Dobra. Jestem inżynierem, nie wiem co robię, ale zrobiłem przy okazji. To jakiś ślimor na nas duje. O! To ciekawe. Latająca żarówka. Spodziewam się tej zagadki muzycznej w takim wypadku. O! Drzwi z drzwiami w środku. Incepcja. I znowu lody. A tu już jest drugi rożek lodowy. Balonik. Niebieski tym razem. Okej, okay, nie mam na razie... Czy tu mamy jakiś coś jak zestaw przedmiotów? Wydaje mi się, że tu nie ma takiego ekwipunku standardowego jak w point and clickach. Dobra, mam wrażenie, że tutaj możliwe być... Może być zaiste tak... Że nam się przyda dźwiękanie tymi dziwnymi hełmami. Też patrzę, czy one nie mają na przykład jakiejś symboliki na sobie, która świadczy o kolejności ducia, ale chyba nie. Na przykład to miałoby jedną kropkę, to miałoby dwie kropki, to miałoby trzy kropki i cztery kropki, czy trzeba dwa razy, no nieważne. W ogóle zobaczcie, że te... Tutaj wychodzą te ślimoki i te ślimoki się tu zmieniają. Dobra, co my tu mamy? Mamy jakiś kapelusz. O, mamy szalik. Szalik się rusza. O, mamy... A, to był czwarty element. Dobra, mamy wszystkie elementy, żeby wyjść. Tu coś jest, ale na razie nie jest to nam potrzebne. Piękne dźwięki. W środku jest motylek. Coś czuję, że takie rzeczy będziemy mogli zbierać z biury, kiedy będą potrzebne. O, rany. Well, hi! Kim jesteś, co robisz, jak masz na imię, czym się zajmujesz. Dobra. Mamy najważniejsze, to, że wszystkie szczeble. Więc myślę, że możemy, proszę bardzo, dołożyć i zobaczcie, wizualnie również się wszystko zgadza. Wszystkie przymioty, które mieliśmy, dołożyliśmy. Czas wyjść na powierzchnię. A tutaj jest nasz chory kolega. Koleżanka ewentualnie. Och nie, a friend in need, dostałem achievement. Okej. Okay. A, i te balony widzę, że będą nam potrzebne, żebyśmy mogli właśnie polecieć sobie do innej lokacji. Znaczy, mnie najbardziej ciekawi właśnie, jak zobaczę coś takiego dla mnie zupełnie nowego, tak? Czyli zobaczę właśnie te części, które były przede mną zamknięte na spust, na cztery spusty, kiedy pierwszy raz miałem styczność z grą. W ogóle na dobrą sprawę dopiero ostatnio zorientowałem się, że właśnie My Brother Rabbit to jest ta gra, w którą miałem okazję grać. O, widzę, że tutaj będziemy coś... kolorowego z siebie wyleć. O, możemy zbierać też motylki. O! Oj, żarówko osy. Już pamiętam, że miałem z nim do czynienia. O, proszę bardzo. Złotówka za lody. I będziemy też zbierać lody. Czyli widzicie, jest tutaj pewien element hidden objectu. To się nic nie zmieniło w podejściu artifexów.
zbierają sobie, znaczy mamy tu wiele możliwości zbierania różnych przedmiotów. Ciekawe jest to, że, aha, bo te, rozumiem, żeby to otworzyć, potrzebujemy zebrać wszystkie motylki. Musimy poszukać motylków, musimy poszukać balonów. Oj, spadł jeszcze koszyk. Koszyk na coś się przyda na pewno. Czy też jest jakieś dziwne ustrojstwo? O, aha! I tutaj mam teraz zacząć zbierać lody. Aha, bo tu jest wysoka temperatura. Więc musimy... Ale ten koleś sobie tutaj na tych termometrach... To w ogóle śmieszne to wszystko wygląda. Na tych termometrach sobie piecze kiełbaskę. Żółta kaczka. Dude, stop, mi się przypomina. O, w ogóle balonik to przy okazji mi się kliknął. Tutaj jest schowany balonik. A tych baloników musimy znaleźć w ciul. Tu coś wystaje. Tylko nie mogę sobie tego otworzyć. Tutaj trochę... Wygląda trochę, jakby to był złamany. O. O, ślimak i konewka. To może mieć znaczenie. Złamany... O. Kamulec. O, właśnie. Po co mi robak? Wiecie co, w ogóle mam wrażenie, że trzeba powiesić to tutaj. I pewnie powrzucać kamyki. O. Pięknie. Tak. I w ten sposób zdobyłem kolejny balonik do kolekcji. Dobra. Tu mamy jeszcze robaka. Jeszcze nie wiem, co z tym robakiem. Wygląda, jakby była część jakiejś układanki. Dobra, na razie możemy... O, proszę bardzo. Odkryłem te latające małe kurcze robaki. Tu jest jeszcze balonik. O. Odkryłem je wszystkie. Znaczy nie wszystkie może, ale jak widzicie... niezłe one jeszcze potrzebne. Jest jakaś moneta. A właśnie, zobaczcie, moneta daje dostęp do lodów. Tylko pytanie, jak wyjąć tę monetę? Nie wiem, ale myślę, że na razie wrócę pod spód, bo tu mamy jeszcze ten balonik. Tak. Tu jest w ogóle jakiś obrazek. W ogóle to wygląda jak jakieś takie coś, jakieś interaktywne jakieś coś. Tu mamy loda, okej, dobra. Jest lodzik, jest impreza, choć to można różnie rozumieć. Nie jest nam potrzebne. Tutaj mamy jeszcze przecież, pamiętam, że tutaj było coś. Tu mamy jeszcze, o właśnie, ciebie. I wydaje mi się, że jeszcze jak włożyliśmy w drugie nozdrza, to tu jest ten kolega, a tu mamy jeszcze... Właśnie nie wiem, co to jest. Szybko powiedzieć, to na pewno jest coś istotnego, ale tutaj mamy kolejnego loda. I balonik oczywiście, tak. Chciałem jeszcze balonik tu wziąć. I co ciekawe, to na razie chyba tyle. Tu mamy te żarówko osy, czy żarówko pszczoły, ale to chwilowo nie jest istotne. Tego nie mogę wziąć, ale może to przydać, to też może być kiedyś przydatne. Na razie tego nie możemy zbierać, więc nie jest to dla nas istotne. Dobra, no to trzeba szukać kolejnych lodów, motyli. Motylki, to są jakieś motylki w ogóle, bo tu żadnego jeszcze motylka nie wziąłem stąd. A, patrzcie, i tu jest bardzo podobna część, którą znaleźliśmy tam w szafce. Tak, tak w ogóle. Tu jeszcze żadnego motyla, żebym nie znalazł. Jest jakiś motyl tutaj, to są tylko butelki. Może tu jest gdzieś, tylko oczywiście jeszcze go nie zauważyłem, tak, ale... Tam musimy jeszcze jakoś zdobyć tę monetę i to mnie zastanawia, jak wydobyć tę monetę. O, i tu też jest jakaś część, zobaczcie, jakiegoś obrazka. Tu są... tutaj w ogóle jest rysunek jakiegoś robaka. I tu jest rysunek robaka, a tam mieliśmy robaka ogólnie. Tak zastanawiam się, czy to jest jakoś istotne. Tu jeszcze, nie wiem, to chyba jeszcze nie działa. Bo tu zobaczcie, tu trzeba jakiś mechanizm uruchomić. Tu chyba jest balonik, tu w ogóle, tak, o właśnie. Ładnie to wszystko jest pochowane, no, to tak klasycznie jak to Artifexów. Trzeba naprawdę wydężyć wzrok, żeby wypaczeć. Dobra, to ja sobie szukam dalej. W ogóle najfajniejsze jest to, że tutaj, tu jest balonik, ale on był zbyt na wierzchu. Tutaj, tym zobaczcie, mamy pokazane, gdzie możemy zdobyć jaki przedmiot. Jak nie możemy zdobyć, to nie jest pokolorowane. Zapomniałem o tej podpowiedzi, teraz sobie zorientowałem się dopiero. Dobra, proszę bardzo. Są baloniki, o, i wypadła moneta. Świetnie. Ale zobaczcie, że jeszcze są tutaj takie rzeczy, które przeszkadzają nam. I prawdopodobnie trzeba będzie je oblać czerwonym, jak to powiedzieć, jakimś płynem, nie wiem, co to jest za ciecz. Sok z gumi jagód. Sok z wiśni. No dobra, to wiemy, że tutaj mamy wszystkie lody, znaczy, że możemy zacząć szukać kolejnych... Możemy użyć lody tutaj, żeby to oziębić. O właśnie, o, i będzie smutny robak.
Sorry, panie robak. Fever Stop dostałem achievement. Masz robaka na pocieszenie, nie chcesz? To też musi coś oznaczać. Dobra, kolejna lokacja. Wielka pani konewka. Ło, i jest... Dobra, widzę motyla. O, proszę bardzo. A tu co się stało? Tu musimy zebrać kwiatki tym razem. Wielki ul. O, pan robak. O, matko bosko, on ma kilka stanów. Stojący albo siedzący. Tu jest pan krab. Tu kolejna, widzicie, mucha, ale tej muchy na razie nie potrzebujemy. Jest też kolejna żółta kaczka. Myślę, że też będziemy je zbierać. Dobra, tu wszystkie motyle, które mogliśmy zebrać, zebraliśmy, ale tu są jeszcze różne elementy. Bardzo mi się podoba. Znaczy, ogólnie kolejna ciekawostka. W momencie, kiedy nagrywam, jest 41 recenzji na Steamie tej gry i wszystkie są pozytywne, co daje Artifexom w tej grze niesamowity wynik, bo 100% pozytywnych recenzji. Nikt nie ocenił tej gry negatywnie. Co jest bardzo miłe, że nikt nie doczepił się w tej grze do niczego. Bo mi się wydaje, że w tym... Znaczy, wiecie, zawsze jest tak, że mogą znaleźć się malkontenci... O! Mogą się znaleźć malkontenci, którzy powiedzą... liczyłem na jakąś grę akcji, a to nie jest gra akcji, nie podoba mi się hejt, nie? Więc na szczęście nie było takich ludzi, że tutaj rzeczywiście... Jaka słomka? Że rzeczywiście są tutaj ludzie oceniali ją tylko... Wiedzieli, z czym się... ta gra charakteryzuje, tak? Wiedzieli, że to jest gra bardziej... taka spokojna, do pobawienia się, do pokombinowania. Być może dla młodszych odbiorców, choć ja nie ryzykowałbym stwierdzenia, że to jest gra dla dzieci. Mi się wydaje, że jak najbardziej jest to target, ale myślę, że i dorośli są w stanie tutaj w tej grze, z tej gry coś wyciągnąć swojego, tak? Fajnego. Zawsze też dzielę się z wami ciekawostką na temat tego, tu jest gdzieś kwiatek, tego nie widzę. W czym jest gra zrobiona? Niestety, kurczę, nie wiem, ale Artifexy mogą mi, jak oglądają film, odpowiedzieć na to pytanie. Mogą w komentarzach wrzucić, albo może ich spytam prywatnie. W czym jest gra robiona? Że nie ma jakiś swój własny silnik do tworzenia swoich gier, czy na przykład używają, nie wiem, Unity czy Game Makerów? To jestem ciekawy w sumie. To jest ścina, która w The Long Dark byłaby dość istotna, ale tutaj nie jest. Gdzie jest jeszcze jeden kwiatek? On gdzieś tu jest. Widzę. Najlepsze jest to, że w sumie to jest gra hidden objectowa. Szyna bardzo lubi hidden objecty. Więc myślę, że może na następny odcinek bym ją zatrudnił do wypatrywania tych rzeczy. Byśmy razem powypatrywali. Chyba, że zaraz ją skrzyknę i pomoże mi znaleźć tego cholernego kwiatka. Szyna! Hono! Masz questa? Gdzieś na tym obrazku, ty lubisz się ten objekty. Znasz tę grę, cieszę się. Widzisz słomkę i kaczkę. Widzisz słomkę i kaczkę, musisz tu mówić bardziej, by cię słyszeli. Ale czego bym szukał? Kwiatka! Gdzieś tu jest, o! Taki kwiatek. Znaczy niekoniecznie tego koloru, ale szukamy kwiatków. I ja nie jestem... No tak, ale te kwiatki to nie te kwiatki. One są takie z takimi płatkami okrągłymi. Gdzieś tu musi być jeszcze jeden i ja go nie widzę. I wypaczyłem gałki i dalej nie widzę. Pani gruszka też nie chce mi dać. Kwiatka, w sensie. W sensie, że no gdzieś musi być tu kwiatek. Jeszcze, po prostu. Tu jest jakiś pijany, kurczę, żukor. Tutaj nie ma. To będziemy musieli ułożyć, znaleźć różne segmenty, ale to później. Tu gdzieś, niebieskie oznacza, że gdzieś tutaj jest kwiatek. Jeszcze jeden. I kurczę... Rozumiem, że wyklikałeś wszystkie. Tak. Zakładam, że może trzeba będzie przesunąć na przykład panią konewkę kiedyś w przyszłości i może gdzieś stąd wyleci kwiatek. Zawsze tak jest, że trzeba coś sobie przesunąć, żeby odsłonić. Nie słyszał cię. Musisz mówić tu. W grach Artifexów zawsze, zazwyczaj tak jest, że trzeba coś przesunąć, żeby sobie odsłonić kolejną scenę. Ty nawet jak mówisz do mikrofonu, ledwo cię słychać. Jak ty to robisz? Nie drejapy tak jak ty. O! Chyba, że teraz. O! I teraz byłoby lepiej, bo musisz centralnie tutaj mówić. Dobra. To tutaj jednak nie ma. O, ale widzisz, on też tutaj może być. Tak, no w wielu miejscach może być. Ja na razie byłem w jednej lokacji. Tutaj musimy znaleźć na przykład obrazki. Tu masz. O, tu proszę bardzo. Widzisz, jak on wygląda? Tak, o. No wiem, bo już go znalazłam. No, tutaj widzę kolejny obrazek do znalezienia jest. I tu jeszcze jeden obrazek jest do znalezienia. Gdzieś się musiał skitrać. Fragment, taka płytka. To? Tak, jak najbardziej, dobrze. Tu już jest wszystko. No to jest gra dla ciebie, więc myślę, że od przyszłego odcinka ty będziesz grać. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć Szynę grającą, a ja będę jako feedback poboczny. Znowu taki kwiatek. Tu jest kwiatek. Tak. No jeszcze jest kwiatek gdzieś. O, znowu cały czas widzę żółte kaczki i mnie to niepokoi strasznie. Czemu? Nie lubisz kaczek? No Dude Stop mi się przypomina, ta mi się trauma załączyła. Polecam Dude Stop ogólnie na kanale, spoko gierka. Tu są czterolistne koniczyny, zobacz. Motylka. Motylek, właśnie, to jest ten motylek, który tutaj musimy je przynieść, więc to nie jest motylek do zebrania tutaj, ale gdzieś jest jeszcze...
fragment, jakiś kafelek gdzieś tu się skitrał. O, jest, widzę. Dobra, tu się skitrał, proszę. O, za kwiatkiem był. Dobra. To szukamy teraz tutaj. Tu jest gdzieś kwiatek. Widzę tam koło dzbanka, ale to trochę nie ten kolor. Nie, nie, nie. Tu, o, tu jest. A może to... A może trzeba go podleć, żeby... Bo zobacz, 5. Tylko pytanie, jak go... Może słoiczkiem da się go podleć. Patrz. Pięknie. Nie, główka pracuje. Dobra, jest. A obrazek po co mi? Nie, to jest kafelek, ale on tu nie jest potrzebny. Jest jeszcze jedna lokacja. No i tutaj w sumie pamiętam mniej więcej. Tu jest ten obrazek potrzebny, a kwiatek? Tu nie ma kwiatek. Taka, ale wsadzę niebieskiemu, to może tu będzie. Też nie ma. Tu? Ale nie podświetla, żeby miał tu być. Czekaj, bo ten kwiatek jest przy konewce przecież. Pamiętasz, to tam było, że oznaczenie... Zawołałem cię przez tego kwiatka. Tutaj nie ma motyli w ogóle, czyli tutaj motyli już nie znajdziemy. Okej, okay, no to tu wszystko na razie. Co mieliśmy znaleźć, to znaleźliśmy. Jeszcze są żarówki. O, bzyko żarówki są jeszcze do znalezienia, ale to później pewnie. Ale skoro mamy... No tu gdzieś jest kwiatek, ale skoro mamy elementy, przepraszam, do ułożenia, to jest zagadka. I co? Zamieniamy miejscami? Tak. A mogę zamieniać tak? Możesz usiąść. A, czyli... Pójdę szybko. Nie no, teraz to jest układanie obrazka. Powiem ci, że z tego, co ja tu widzę, to ja tu źle widzę. Znaczy, ja nie widzę tego w dobry sposób, tego obrazka. Moja podświadomość i wyobraźnia... Ale ja się z tobą zgadzam, o dziwo. O, i tu jest ten kwiatek jednak. Tak myślałem, że on po prostu był zablokowany, dlatego nie mogliśmy go wziąć. Wow. I konewka, zobacz, wysysa z jeziorka wodę. I robi tęczę. Tu jest ta dziwna kaczka. Widzisz, bo to był obrazek tej słomki i konewki. To był obrazek słomki i konewki, tak. I teraz co? Możemy zabrać kwiatka. Co znaczy, że mamy wszystkie kwiatki. Co oznacza, że tutaj chyba te kwiatki były potrzebne, tak. I teraz będzie miód. A raczej pszczoły są zadowolone, że mają kwiatki. A i miód. I miód tutaj trzeba wlać, żeby wypełnić pewnie to. A co to da, że wypełnimy to? Drzwi się otworzą i kolejna lokacja. No dobra. Ło! Nie pamiętam, żebyśmy byli w tej lokacji, jak graliśmy. Znowu jest kaczka. O-o. A i te fragmenty też widziałem. Kłak, kłak, dostałem achievement. Aha, zaklikanie w kaczkę. No, nie dziwię się. To czuję, że coś tu będzie musiało pójść. Widzisz, mówisz coś? No właśnie tam, gdzie... O! O! I tu potrzebujemy właśnie tych robaczki żarówki. O, o! Aha! Tu się coś aplikuje. Co? Aha, i jak w odpowiednią? Tak. O! Jest motylek. Dobra. I jeszcze tu gdzieś jest pan żarówka. O, o! Co to robi? Pan żarówka. I tutaj jest pan księżyc również. Pan księżyc coś od nas będzie chyba chciał. Wygięte, o, proszę bardzo, jak z Matrixa. Jeszcze jedna jest tutaj. Da się to otworzyć? A tutaj, aha, okej, dobra. Ale wiemy, że on będzie w przyszłości nam potrzebny i tak. Tu coś będzie rzucane na rzutnik, tak mi się wydaje. A w ogóle możemy zobaczyć, co w ogóle jest w tych dziurkach. Teoretycznie. No tak, ale tutaj jeszcze jest piłka, but. Aha, czyli widzisz, że nic więcej istotnego tu nie będzie, tak? Ale i tak chcę wypluć, żeby zobaczyć. Piłka. Piłka nie jest nam potrzebna. I jeszcze możemy zobaczyć, co jest tutaj. Samochodzik. O! Pumped out. Proszę bardzo. I kolejny achievement. Czyli teoretycznie za różne sprawdzanie, eksplorowanie mocno gry dostajemy achievementy. Wiem, że wy nie widzicie tych achievementów, ale mówię wam zawsze, kiedy dostanę. Moi drodzy, tymczasem mi się wydaje, że na pierwszy odcinek to wystarczy. Jak wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Oczywiście pytam was w komentarzach też, czy chcielibyście zobaczyć, jak to szyna przejmuje stery w najbliższym odcinku. Myślę, że nawet nie muszę o to pytać. No ale mimo wszystko rzuciłem propozycję. Gdzieś jeszcze motyl jest skitrany. Gdzieś pewnie jeszcze, gdzie nie mamy dostępu. No ale wiemy, że gdzieś tutaj jest pełno takich muszek. Zostawię te muszki do wyłapania szynie, czyli sam je powyłapuję. O! Patrzcie! Tu się coś zmieniło! To też widać, że elementy niektóre otoczenia
coś gdzieś się pewnie zmieniają pod naszymi, pod kątem naszych akcji. W każdym razie wielka piona i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już niebawem. Cześć!